Ale mamy wolność, godność, edukacja. To nie w nędzy! Bez szacunku i pieniędzy, edukacja to nie w nędzy. Zatrzymaliśmy się przed starostwem powiatowym, żeby zaznaczyć, żeby pokazać, że nie zgadzamy się na to, co proponuje nam pani minister Anna Zalewska, na to, co proponuje nam rząd. Starosta, zarówno samorząd powiatowy zdaje sobie sprawę, że nauczyciele to jest ta pierwsza grupa zawodowa, od których zależy wykształcenie pozostałych grup zawodowych. Bez nauczycieli nie byłoby starosty, lekarza, prawnika, murarza, nie byłoby każdej profesji. I liczymy, że pan starosta to doceni. Taką prośbę, żeby nas nie dzielić, żeby nie dziękować tylko tym, co nie strajkowali, żeby podziękować